Jedziemy. Stoimy na Czerwonym Piątek. Witamy się z Wami cześć. Serdecznie. Cześć. Tydzień znowu obfitował w premiery. Mamy troszeczkę rzeczy istotnych, mamy troszeczkę mniej istotnych. Zaczynamy od LG chyba. Tak, no bo LG tak naprawdę dwie premiery miało. Thinku, tak. Miało rzeczywiście dwa premiery, bo poza smartfonem pokazali jeszcze ten, o którym Wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Zegarek hybrydowy. Tak. Także są dwie premiery. Pierwsza to oczywiście V40, która jest w tej chwili właściwie flagowym smartfonem LG chyba, tak należałoby powiedzieć. 6,4 cala, fajny wyświetlacz OLED 1440x320, Snapdragon 845 oczywiście, no i to co najważniejsze, tym się LG chyba najbardziej chwali, to te 5 aparatów. 3 z tyłu, 2 z przodu. Fajny zestaw, bo jest taki dosyć uniwersalny, bo jest i szeroki kąt z obu stron i tele z tyłu dodali, także... Z tyłu jest tak, że z bardzo fajnym światłem są dwie matryce po 12 megapikseli, jedna zwykła, druga tele. I jest matryca szeroka, znaczy obiektyw, wróć, obiektywy są oczywiście ze światłem, natomiast matryca 16 megapikselowa jest szerokim obiektywem właśnie. No i to takim fest szerokim, bo tam jest 123 stopnie. No. 123 stopnie. Także jest naprawdę konkretnie. I z przodu postawili również na dwa aparaty fotograficzne z matrycami 8 i 5. Jeden obiektyw jest po prostu szeroki. No ale tutaj jest taka już nieduża ta różnica z tymi szerokościami, bo tam jest bodajże 80 i 90 stopni. Tak, rzeczywiście. Także to już też nie jest taki super szeroki. Wystarczy do troszeczkę większych selfików, może rzeczywiście będzie to wyglądało lepiej. Selfie robisz z innej perspektywy, masz ten telefon bliżej, więc no też ten szeroki kąt aż tak super szeroki nie jest potrzebny. Tak. Więc w każdym razie no można sobie kadrować na dwa sposoby, bo w sumie chyba głównie o to chodzi. Bateryjka mi się zdaje w tym wszystkim troszeczkę mała, dlatego że 3300 mAh to na tak duży telefon, na flagowy telefon, na dziś jest za mało, bez względu na to, jakie on ma tam problemy. Biorąc pod uwagę, że to jest telefon, na którym się będzie oglądać, bo tam ten wyświetlacz no, jest mocno zachęcający do konsumowania multimediów. Tak, no i... tak jest OLED, jest fajny kontrast. A, no jeszcze powiem o jednej rzeczy, takiej w sumie mało może ważnej, ale no, LG się tym dosyć mocno chwali, jest nowe wykończenie obudowy. Oni to nazwali Silky Blast. Chodzi o to, że jest no, niby szkło, a jednak takie matowe, ma się nie brudzić, ma się mniej rysować ponoć, no i ma być lepszy chwyt, ma nie być śliskie po prostu. To ja z kolei wspomnę o jeszcze innym szczególe, mianowicie jest potworny przetwornik, 32-bitowy. Także audio powinno być całkiem na poziomie, tak jak we flagowcach LG bywa ostatnio. Fałki zawsze słynęły z audio, także po prostu na szczęście tu się nic nie zmienia. Powinno być ok. A co na temat zegarka? No zegarek przede wszystkim, no to, że jest hybrydowy. Mechaniczne. Czyli w roli jakby cyferblatu występuje wyświetlacz po prostu, który ma na środku otworek, przez który wychodzą zwykłe, klasyczne wskazówki. Ja tam widziałem jakieś czary związane z tymi czasami pracy. Że... No to bardzo proste. No jak wyłączysz smart, masz po prostu zwykły zegarek elektroniczny, taki ze wskazówkami i on podobno może chodzić do 100 dni na jednym ładowaniu. Ale wyłączasz smart, ale tarcza ci się świeci przez cały czas, tak rozumiem? Czy tylko podświetlenie włączasz? Nie, chyba tylko albo zostaje tylko podświetlenie jakiegoś on ma skali cyferblatu, albo w ogóle tarcza ma rzeczywiście cyferblat, ma właściwie w całości, jest wyświetlaczem ten cyferblat. Naokoło jest oczywiście taka z podziałką jest pierścień, natomiast tak poza tym, no to nie ma tam żadnych jakichś oznaczeń. Nie, raczej według mnie powinien się wyświetlacz wygaszać, bo nawet oni tam mówią o takiej funkcji, że nawet jak używasz funkcji smart i ci padnie bateria, to też nie jest tak, że ci się od razu zegarek wyłączy i nie masz czasomierza, aha, jak w klasycznym smartwatchu takim po prostu z wyświetlaczem, tylko jeszcze ci trochę te wskazówki jakieś tam, mówią, 3-4 dni pochodzą, więc... A ze smartwatchem 2 dni zdaje się, tak? Tak, no czyli standardowo, no, ale jest szansa, że jak nawet zapomnisz akumulatora tej ładowarki gdzieś jadąc, bateryjka ci padnie, no to jeszcze nie zostajesz w ogóle bez zegarka. No. Nadal jestem sceptyczny, czekam, kiedy ktoś wpadnie na to, że nawet elektroniczny zegarek można nakręcać.
No, w zasadzie... Potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie jestem w miejscu, gdzie ni choroby nie mogę podładować, zegarek mi staje, nie mam zegarka. Natomiast w momencie, kiedy mógłbym sobie nakręcić, no, to miałbym zegarek. Były mechaniczne, tak? Są do tej pory zegarki, wiem. Wiesz, z balansem, które się nakręcają. No, tak, no, nakręcają się same. Pytanie, tak, czy wiesz, można zbudować tak małą prądnicę, która będzie w stanie to naładować, czy chociażby podtrzymać tą energię, bo to pewnie jest problem. Zegarki automatic naprawdę nie są jakieś ogromne, to nie są jakieś wielkie cebule. Są klasyczne zegarki. Kwestia tutaj, żeby znaleźć rzeczywiście kawałek miejsca, żeby ten mechanizm żyroskopowy zmieścić po prostu. No. Nie, no to, czy indukcyjny właściwie, bo to... Tutaj już tak, już chyba jakiś tam... Podejrzewam, że jakby to było takie proste, to już by to ktoś robił. Indukcyjny żyroskopowy może, bo on się powinien i obrac... Ja nie, nie wiem, powiem szczerze, jak ten mechanizm robi. Nie, no to od ruchu jest balans, jest ciężarek, który jakby obraca ośką, kiedy poruszasz ręką. No. No dobra, poza samym LG, coś jeszcze na temat LG? Nie, jest. No jedźmy dalej, no jest po prostu, no cena. Wiemy, ile kosztuje? Wiesz co, no wiemy tak półoficjalnie, no bo LG oczywiście w komunikacie napisało, że ceny na poszczególne rynki będziemy podawać. No ja trochę poszukałem Stany Zjednoczone. Tam mniej więcej, bo operatorzy różnie to wyceniają. No na razie widziałem u operatorów, tam było 900 do 950 dolarów te ceny się tam wahają, czyli jakbyśmy przeliczyli tą powiedzmy górną granicę, to jest tam 3,5 tysiąca na nasze. O, to jakby nie jest tak makabrycznie. No makabrycznie być gorzej. Jest, ale jakoś... Może producenci trochę spuszczają z tonu, bo w kolejne rzeczywiście, no choćby Mate'y, tak, są też zapowiadane, ale do Mate'ów jeszcze dojdziemy. Do Mate'a dojdziemy, jedziemy dalej może co? Nokia może teraz. Nokia 7.1, tak. No, Nokia 7.1 z dziwnym wyświetlaczem, który się nazywa Pure Display. Nie wiemy, co na którego temat tak naprawdę nie ma żadnej dokumentacji w tej chwili. Ja dzisiaj próbowałem znaleźć, co to jest w ogóle za matryca. Kontrasty, obsługa HDR10 świadczą o tym, że to jest prawdopodobnie jest OLED, AMOLED, coś w tym sensie. Natomiast nie wiemy. Nie wiemy, bo Nokia nie podała. Nie powiedziała, oni sobie wymyślili nową nazwę Pure Display i do widzenia. Mało tego, oni nawet rozdzielczości tego wyświetlacza dokładnej nie podali. Napisali, że jest HD+. I koniec. Full jako, że... HD+, nie Full HD+. Kurde. Jest HD+, z noczem. To dziwne, wiesz, przyglądałem się, powiem ci, że byłem święcie przekonany, że się dwa razy, jeszcze dzisiaj zajrzałem specjalnie do specyfikacji, myśląc, Filipowicz, zrobiłeś błąd. No ale w specyfikacji Nokii jest napisane wyraźnie HD+. Ja się tak mocno zafiksowałem, że jest Full HD, że w zasadzie wydało mi się to tak oczywiste. Sprawdźcie, bo może ja w tej chwili gadam bzdury, ale no mówię, jeszcze przed wyjściem sprawdzałem specjalnie, żeby... Ja jeszcze też zajrzę, jak skończymy nagrywać do prasówki. Sprawdźcie, Nokii, najwyżej będzie, że walnąłem byka. No, bo w każdym razie rozdzielczości nie podali, jest tylko według mnie zapis HD+, i to właściwie wszystko na ten temat. No tak, no najważniejsze jest to, że to jest Android One, czyli będą szybkie update'y, szybko powinien dostać ma paja. Być, ja nawet czytałem, że ma być pierwszym właśnie smartfonem, który dostanie paja Nokia. No nie, no bo wcześniej ogłosili, że dostaje 7, nie? Zwykła. Aha, okej. Okay, także nie, pierwszy nie będzie, natomiast ma być dosyć szybko i tam gdzieś już dzisiaj widziałem, że kolejne Nokia mają dostawę, zresztą zgodnie z harmonogramem, który zdaje się był w sierpniu, jeszcześmy o tym gadali, że będą nie najbrzydszy smartfon. Ma aluminiową obudowę, czytnik odcisków palców z tyłu, dwa aparaty z tyłu, w tym takim nokiowym, brzydkim według mnie module, ale o gustach się nie dyskutuje. Działa na Snapdragonie 636. To nie jest może topowa jednostka, ale jest to jednostka, to jest średnia, która w zasadzie wystarczy. Pamięć nie pamiętam, dlatego muszę zerknąć. 3,32 i 4,64. 3,32 kosztuje 1380 zł w przeliczeniu z euro, natomiast 4,64 1500 zł. No i o aparatach warto jeszcze wspomnieć. Z tyłu jest 12+5, z przodu jest 8 megapikseli. Oni też się upierają, że będzie świetne zdjęcia robić. No tak, no i akumulator. Optyka Zeissa oczywiście. 3060 mili akumulator. Czyli standard, który idzie powoli w górę, ale bardzo powoli idzie. Tak, no, trochę nam rosną akumulatorki. No jeszcze z nowości. A, Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu. A, no i mało tego, słuchajcie, ja wspomnę o tym, bo ktoś mi się ostatnio zbuntował. O rany, mamy 2018 rok, a pakują Corning Gorilla Glass 3. Trójka jest najbardziej wytrzymała na zarysowanie. Jeżeli ktoś nie upuszcza smartfona,
to trójka mu będzie najlepiej służyła. Piątka jest kompozytem, który niestety jest mniej odporny na zarysowania, natomiast wytrzyma prawdopodobnie większy upadek. No. Tak, natomiast jeżeli chodzi o trójkę, trójka nadal jest najlepszym wyświetlaczem, szkłem, jeżeli chodzi tak, o... Tak, jest najbardziej uniwersalna, na porysowanie. Nie? Klucze wam nie porysują żadne, przynajmniej standardowe, no. Tak, bo zdarzają się klucze specjalne, które są w stanie ze stali narzędziowej porysować. No tak. Dobra, trzecia rzecz, trzecia premiera, która miała miejsce właściwie w tym tygodniu, to jest Huawei z serii Y9 2019. Y9 kolejny. Nawet któryś z was mnie próbował też poprawiać, że nie 2008, nie 2018, 2019 on się nazywa. Czyli to już wiadomo, model na przyszły rok, kolejny będzie pewnie pod koniec dopiero 2019. Ma swój odpowiednik chiński, który się Enjoy 9 nazywa, Enjoy 9 Plus bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. To jest z tych tańszych telefoników. Niemal identyczna specyfikacja. Poza tym, że NFC może ewentualnie chiński nie mieć i poza tym, że inne częstotliwości oczywiście. A tak poza tym to jest też, zerknę na ściągę, bo nie pamiętam, 6,5 cala Full HD Plus z kolei, na Kirinie 710 i w dwie wersje pamięci również 4 albo 6 giga RAM, 6428 giga flesza. Podwójne dwa aparaty, i z przodu i z tyłu, 13 plus 2, 16 plus 2, czyli wiadomo, że oba do rozmywania tła i nic więcej nie zrobią. Mm-hmm. No bo to jest telefon niedrogi, więc... Tutaj z kolei jest fajna rzecz, bo jest bateria porządna 4000 mAh, czyli po prostu można. Wie co pakować, można po prostu w taki smartfon wpakować całkiem fajną baterię. No po prostu no, odpowiadają chyba dobrze. Dlaczego Nokia nie wpakowała 4000 mAh? Dlaczego LG we flagowcu nie wpakowało 4000 albo więcej mAh? Można by było. Można, no to masz odpowiedź, dlaczego Huawei'owi tak dobrze idzie. No, może właśnie dlatego. No. Wspomnijmy, bo Viola chyba pisała o tym, że Huawei MediaPad M5 Lite zadebiutował 10-calowy no, tablet, ja pisałem, który nas tak średnio interesuje. Jest nowy tablet Huawei, a macie podlinkowany. Natomiast jeszcze jedna rzecz, do Europy wejdzie Honor 8X i do Polski również ma wejść Honor 8X. Ja się zacząłem zastanawiać, słuchaj, dlatego, że on ma dwie tam wersje ceny, 1300 i 1500. No i zacząłem się zastanawiać, o co? Honor ma w tej chwili bardzo dobrego smartfona w tym zakresie cenowym, ze znacznie lepszym procesorem. Ale dlatego, że mają Honora Play, który ma Kirina 910, tamten ma 710, tak? W związku z tym, no po co? Ten nowy ma troszeczkę, ten 8X ma troszeczkę większą matrycę z tyłu. Natomiast to naprawdę nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia. Jeżeli nie chcę was oczywiście namawiać do tego, żebyście olali, że zignorowali go zupełnie, bo być może w ofertach operatorskich będzie miał bardzo korzystne ceny. Natomiast porównajcie sobie tego Honora 8X, który ma do Polski wejść, z Honorem Play, który już jest. Porównajcie sobie specyfikacje i zobaczcie, czy w ogóle warto sobie zawracać głowę, jakby zastanawianie się nad 8X zamiast nad Playem. Wiesz, no mamy 464, 428, więc też jest przyzwoicie, ale bez szału. No i nie mogę się za Chiny ludowe. Znaczy on ma dobre zestawy pamięci akurat. Tutaj akurat nie mam, nie mam nic przeciwko. Wiesz co, ja się już przyzwyczaiłem strasznie do płacenia telefonem. I za Chiny ludowe nie mogę się dopatrzeć, czy ma NFC, czy nie, bo słuchajcie, są wersje, tak? Zresztą sam wiesz. No wiem, słuchajcie, jest globalnie rzecz biorąc tak, że i Huawei, i Honor w wersjach globalnych to NFC często dają. Tutaj nie wiem, głowy nie dam, bo nie pamiętam, nie widzę w tej chwili specyfikacji. Wiesz co, no jeżeli ja... zaznaczyłem w specyfikacji, w specyfikacji będzie. Jest wariant. No to jeżeli jest wariant, to powinno być. Globalna wersja powinna ale być. Ale natomiast ja czytałem prasówkę, która była z tej okazji przesyłana i tam jest specyfikacja, co prawda taka uproszczona, ale jest. Nie widzę tam NFC. Wydaje mi się, że gdyby było, to by się chwalili. Wiesz, jak agencje przygotowują prasówki? To jest na takiej zasadzie, że przychodzi chińska do tłumaczenia, chińską się tłumaczy i nie zwraca się uwagi na pierdoły, dlatego że pracownik agencji nie musi pamiętać o tym, ale w Europie będzie NFC. Jak mu Chińczyk tego nie podkreśli, dlatego ja się zastanawiam. Albo technik w Polsce, no to... Dlatego ja się właśnie zastanawiam, będzie czy nie będzie, bo kurczę, z komunikatu to nie wynika. Ja mogę tylko wam doradzać, podobnie jak w przypadku wszystkich innych chińskich marek, sprawdzajcie, czy jest NFC przed zakupem. Jeżeli wam na nim zależy oczywiście, bo może wam to... U nas, ja będę się bardzo starał, żeby u nas wprowadzić nowe oznaczenie do specyfikacji, gdzie będzie
dana opcja jako wariant, bo czepiacie mi się bardzo często, ojej, a ten telefon nie ma zaznaczonego NFC, a NFC jest. Albo odwrotnie, ma zaznaczone, a NFC w mojej wersji nie mam, kupowałem na AliExpressie. No że kurczę, no tak, no rzeczywiście tak jest. Ja mam trzy opcje, słuchajcie, tak, nie, nie wiem w specyfikacji, tyle mogę. Po to są informacje dodatkowe, że mógł tam się wywnętrzyć i napisać coś więcej, jeżeli wiem na temat na przykład właśnie NFC. Natomiast no, mówię, przez to, że coraz częściej mi zgłaszacie, że bo nie czytacie informacji dodatkowych, nie czytacie całej specyfikacji, no to no, niestety koniecznością stanie się prawdopodobnie wprowadzenie nowego oznaczenia wariant, w jednych wariantach. Jest innych stanie wariantach, się to i wprowadzić. Dobrze, a poza tym mamy popierdółki. Są również chińskie i japońskie premiery. Chińskie premiery to są dwa Panasoniki. Ja wiem, że Panasonic wydaje się być firmą japońską, ale w tym wypadku to, to jest są ten drugi chińskie Panasonic. Premiery. Dwa smartfony, ale w zasadzie to jest jeden, ponieważ warianty różnią się wyłącznie pamięcią. Nazywają się, moi drodzy, Panasonic X1. Eluga X1 i X1 Pro. Ale tak naprawdę różnią się właściwie wyłącznie pamięcią flash i pamięcią RAM, zdaje się. Zajrzyjcie sobie do specyfikacji. Tak, tak, tylko proszę. Wewnętrzne. Ja mogę wam powiedzieć, że wyświetlacze Full HD plus 6,2 cala i oba oparte na Helio P60, na MediaTeku oczywiście. Dwie natomiast premiery japońskie to jest Sharp Aquos Zero i Sharp Sense 2. Aquos Zero, warto na niego zwrócić uwagę o tyle, jako ciekawostka, bo oczywiście w Polsce on do sprzedaży nie trafi, że to jest smartfon jakby pozujący na flagowego. On będzie pracował na Snapdragonie 845, ma fajny wyświetlacz OLED 6,2 cala Panasonica, co jest dosyć wyjątkowe w przypadku Sharpa, dlatego że Sharp, jak wiecie zapewne, sam jest producentem wyświetlaczy. Ten wyświetlacz tutaj no, jest dosyć fajną rzecz. Mało tego, Sharp zaczyna sprzedawać powoli swoje wyświetlacze. Na zewnątrz. Znaczy, od dawna sprzedaje, tyle że nowe matryce OLED-owe zaczyna sprzedawać z HDR-em, zdaje się. Jeżeli dobrze pamiętam, bo też mi mignęło gdzieś, słuchajcie, w newsach po prostu. Natomiast Sharp Sense ma wyświetlaczek IGZO. Tam w tym flagowcu jest fajna rozdzielczość, bo jest 1440x2992, 128, 6 giga w RAM-u, także jest to rzecz fajna, ale nadal jako ciekawostka, bo właściwie tylko i wyłącznie dla Japończyków. A jak już przy ciekawostkach jesteśmy, to w tym tygodniu puściłeś newsa, że Xiaomi produkuje Samsungi. Tak, puściłem newsa, że Xiaomi produkuje Samsungi, no, ale... Trochę nie do końca. Rzecz warto uściślić. Po pierwsze, jest to firma związana bardzo mocno z Xiaomi. Jak pisze Korea Herald, którego uważam za źródło wiarygodne, firma, z którą Samsung prowadzi rozmowy, jest własnością Xiaomi. W związku z tym tak jakby to by było tak, Xiaomi. Rzecz dotyczy, słuchajcie, w produkcji smartfonów Samsunga w Chinach, nie wszystkich smartfonów, tylko tych niższych tierów, czyli nie flagowców. Samsung ma w Chinach dwie fabryki, z tego co wyczytałem. Jedna z nich ma zostać zamknięta, ma zostać przeprowadzona restrukturyzacja i produkcja ma być oddana właśnie na zewnątrz firmie zewnętrznej. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. A dlaczego tak? No, Samsung niestety w Chinach, słuchajcie, coraz gorzej zarabia. Ta sprzedaż maleje i przestaje być po prostu produkcja opłacalna w Chinach. Stąd wypuszczenie, stąd outsourcing i stąd jakby próba pozbycia się no, jakby dodatkowych kosztów. W związku z tym istnieje szansa, bo to jeszcze nie jest pewne, nie jest zaklepane. Korea Herald nadal pisze o tym jako o rozmowach, jako o rzeczy no, prawdopodobnej bardzo mocno, natomiast nie jest to pewnik, że właśnie smartfony Samsunga zacznie produkować Xiaomi i no mówię, dla mnie jest to znak końca pewnej ery rzeczywiście, bo Samsung wydawał się do tej pory molochem niewzruszonym. Padało oczywiście, słuchajcie, był Ericsson swego czasu, był nie wiem, Sony Ericsson później, który też w rozpaczy niestety. No. Był oczywiście Siemens, była Nokia, która w tej chwili nadal jest, ale to już nie jest ta sama Nokia, uwierzcie mi. Było sporo innych, ale tutaj w przypadku Samsunga, który trwał po prostu przez cały czas, zdawało się, że jest nienaruszalny. No Sony w tej chwili jeszcze też troszeczkę cienko przędzie, jeżeli chodzi o autobusem PK na czerwonym, autobusom wolno. Wiecie co? Wolno. Pozdrawiamy bardzo kierowcę linii 86. Serdeczności, tak. Numer 267. Zawodowiec.
Dobre było. I to właściwie tyle, no, jako ciekawostka. No, natomiast tak, druga ciekawostka na temat Xiaomi jest taka, słuchajcie, że w Polsce już oficjalnie nie będzie można chińskich modeli przebrandawiać na globalne. Zablokują zmianę softu. Zablokują zmianę softu, w związku z tym, jak do tej pory można było tam tanio sobie kupić w Chinach, sprowadzić tutaj i tutaj. Koniec globala. To w tej chwili będzie ciężko. Znaczy, nie wgracie globala. Oczywiście ludzie sobie poradzą, nadal będzie można to zrobić. No, tylko że wystarczy bootloader odblokować, ale musicie poczekać. Jak musicie wyrazić, że chcecie, a może się okazać, że producent wam nie udostępni, bo nie. Ale zwróć uwagę, że to jest jakby wyraz pewnej, znaczy z jednej strony oni chcą sobie zapewnić sprzedaż tutaj, bo jeżeli kupujecie w Chinach, to nie kupujecie tutaj drożej, u nas jest drożej, a jednak chcą ten rynek tutaj rozwijać. Kurczę, no, a druga rzecz, że no mówię, to jest kwestia pewności, że wierzą, że ich fani jakby pogodzą się z tym bez żadnego problemu. Ja bym miał problem duży, gdybym rzeczywiście kupował w Chinach kolejne swoje modele, gdybym był związany z marką i nagle by się okazało, że nie mogę, no to dostałbym lekką gulę, powiem szczerze. Nie wiem jak reszta, słuchajcie, nie znam fanów Xiaomi w związku z tym, znaczy zbyt wielu przynajmniej. Znaczy nie, no znam ze słyszenia i z tego, że co jakiś czas one się pojawiają w komentarzach. Ja zresztą nie mam nic oczywiście do marki, bardzo lubię wszelkie pocofony i inne takie, z daleka, dopóki nie muszę ich używać. Natomiast to na zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielne używanie, to ja jednak podziękuję, przynajmniej w tej chwili. Nie, jakbym miał kupić, to też nie, ale jak testuję, to jakoś mnie to nie uwiera, wiesz? Zostały, słuchajcie, popierdółki. Jest... ploty o Samsungu, nie? O Samsungu są ploty, jeżeli chodzi o S10 na przykład i jeżeli chodzi o aparaty. Też jest taka plota, że będzie szeroki, że będzie tele i że będzie zwykły. Podali nawet dokładnie matrycę, słuchajcie, podali dokładnie obiektywy. Tak, jest to szczegółowo dosyć rozpisane. Także Adam ma w newsie, ja mogę wam przeczytać, a to naprawdę nie ma sensu. Będziemy ich zanudzać. I tak samo mnie trochę rozczarował ten czteroobiektywowy, bo się okazało, jeżeli oczywiście przecieka sprawdzi, że w tym czteroobiektywowym, czyli mówimy o A9 albo A9S, bo... Aha. Przepraszam, albo, w sumie nie wiadomo jakoś... Star, tak? Tak, Star Pro chyba on miał jeszcze być. Taka nazwa jeszcze się pojawia. W każdym razie ten dodatkowy obiektyw w zasadzie będzie robił nic, bo ma być do rozmywania tła. I tyle. No, a jakoś... Po co? No, żeby były cztery, no, pochwalą się. Po co? Co ty tego reklamujesz? Nie będę komentował, bo to po prostu... No dobra, ale będziemy na premierze, także mam nadzieję, że dosyć szybko będę mógł wam więcej coś na temat tego telefonu powiedzieć. To ja jeszcze napitolę. 5 aparatów w smartfonie też uważam za nonsens. Z tyłu 3 jak najbardziej okej. Znaczy będzie w Nokii, która ma się nazywać Nokia 9 PureView już. Mamy niemalże oficjalnie, bo jeden Niemiec taki w czapeczce powiedział, że będzie to nazwa oficjalnie, w związku z tym wszyscy powtórzyli. Nie wiem skąd wziął informację, znaczy się, bo nie, wiesz, za, nie jest, zaglądałem. On raczej dosyć wiarygodny jest. Można go lubić, można nie lubić, ale facet, no, jak coś puszcza, to raczej nie puszcza baboli. No, tak przynajmniej w moim jakby odczuciu. Okay. Raczej się sprawdza. W każdym razie HMD rzeczywiście nabyło prawa do marki PureView i jest duża szansa, że dziewiątka będzie się nazywała PureView. No tak, zwróć uwagę, że w tej 7.1 masz Pure Display, więc wszystko będzie Pure. Będzie tak Pure, później będzie Pure Memory, Pure kurcze, nie wiem co tam jeszcze, Pure kurcze baterii. Wszystko będzie Pure. No. Upiór będzie. Upiór. Tak jak Think You jest, to tak będzie Upiór. No. Bardzo mi się podoba. To mój pomysł jest, to mi się bardzo podoba. Piksele będą ze ściskaną obudową. Tak jak jest w Atecach, tak jak jest w Asusie. Znaczy nie tak jak jest w Asusie. No w Asusie jest właśnie też ściskane, bo musisz trochę ścisnąć. Gdzie jest? W Sony pukasz. Ale też na boczku, więc nawet pamiętam dyskusję z człowiekiem z Sony. Sony jest pukanie, a w Asusie i w tym... Jest zgniatanie. W pikselach będzie ściskanie. No w sumie się nie ma co dziwić, że patent z HTC przechodzi do pikseli. No jakby dla mnie sprawa oczywista i naturalna,
ale tak sobie, kurczę, te HTC wspominam, tak wszyscy się dziwili, po co ściskać obudowę, ale przypomnijcie sobie, jak się kiedyś ludzie dziwili, po co ten drugi obiektyw, jak sobie wspomnicie HTC M-kę sprzed paru lat. Ja się dziwiłem, no nie? A trzeci teraz, obiektyw, o, i te też nagle znalazłem. A teraz się okazało, że standard, musi być druga matryca do rozmywania, bo jak nie, to w ogóle nikt telefonu nie kupi. Nawet w tych najtańszych już teraz składa. Oni pakują te matryce maleńkie po to, żeby były dwa aparaty. Po prostu, widocznie im dużo zostało na magazynach. Żeby się wydawało, że to jest niezwykle zaawansowana konstrukcja. Tak naprawdę większość Chińczyków w tej chwili pakuje dwumegapikselówki właściwie tylko dla ozdoby. No tak, tak, ale wiecie, no ja trochę tak mówię o tym HTC, bo no kurczę, mam jakąś taką dziwny sentyment jeszcze do tej marki chyba sprzed lat. I choroba tak mówi, oni jednak czasem jak coś trafią, to nie sprzeda się u nich, ale kurczę, po jakimś czasie wszyscy zaczynają w to wchodzić. Tak, taka... oni na przykład smartfona ostatnio wypuścili do sprzedaży za 1500 zł, chwali im się też. No tak. Tyle dobrego mogę powiedzieć, bo HTC mi się podobają, to są bardzo fajne smartfony nadal. Nie, już. Marka miała dużego pecha, ja niezwykle lubiłem u zarania dziejów właściwie w telefonii komórkowej, u zarania dziejów smartfonów, o czym mówiłem na pewno już nie raz, że byli niesamowici po prostu, byli innowacyjni, też jest, strasznie lubię ten telefon, cudne rzeczy. Pierwszy fajny telefon z Androidem, z kuleczką. No tak, tylko że teraz nikt nie kupuje, kurczę. No. Chcesz się poczuć wyjątkowo, kup HTC. To dlatego, że na nie pewno nikt takiego nie będzie miał. Z kuleczką. Jakby robili smartfony z kuleczką, na pewno. Oj, kurde, jakby zrobili taki unowocześniony wariant G1, to pewnie bym sobie kupił. Oj. Tylko taki na nasze czasy oczywiście. Bardzo nie? Fajny smartfon był, tak, to prawda. I tak patrzę, jeszcze patrzę, właściwie powiedzieliśmy chyba o wszystkim, o czym mieliśmy powiedzieć. No. A że ta PureView 11 października podobno, ale to jest plotka. Nie, tak, słuchajcie, w ogóle ten październik to jest łomatko boska. W ogóle za tydzień nie ma tygodniówki, bo nas nie ma. Nas nie ma, bo słuchajcie, będą Honory, będą Huawei, będą... Samsungi. Samsungi, tak, bo tutaj to no, Motorola to jakaś, mówić, znaczy się jakaś, no wiadomo jaka, wchodzi też do sprzedaży w Polsce. No generalnie nas nie będzie i będzie, tyle, bo mamy będzie rzeczywiście dużo imprez, będziemy troszeczkę w rozjazdach, przyjedziemy, zdamy wam relację, właściwie zdamy wam jedziemy relację się najeść. Wcześniej jeszcze. No jak to polscy dziennikarze branżowi, tak? Polscy dziennikarze branżowi jeżdżą po to, żeby się najeść i wypić. No tak. Wyłącznie. Są tacy, którzy tak twierdzą, no więc... Wiecie, a jak kończy się konferencja prasowa, tam otwierają drzwi, to nikt nie idzie do smartfonów, one tam leżą, takie wszystko do stołu po prostu. Ja zawsze jestem ten głupek, co leci fotografować smartfony najpierw, a potem dopiero je. Coś niesamowitego. Ludzi, którzy plują na polskich dziennikarzy, ustawiłbym tak rządkiem i dał im zjeść coś, bo na pewno głodni są. A oni pewnie dlatego, że właśnie człowiek głodny to zły i pewnie dlatego. To właśnie o to chodzi. No. To właściwie, jeszcze o Androidzie miałem wspomnieć. Jola chyba robiła tym razem przegląd, nie? Tak. Pod Androidem z okazji tego, że Pi wchodzi. Właściwie wszedł Pi. I słuchajcie, przegląd jest o tyle interesujący, że urządzeń z Androidem, tym najnowszym, 8.0 albo 1 Oreo, jest niecałe 20% na rynku w tej chwili. Dla mnie to było rzeczywiście pewne zdziwienie, bo zdawało mi się, że troszeczkę jednak więcej, że gdzieś w okolicy 30%. Natomiast no i tak jest to wiadomość pokrzepiająca, tak, że jednak tych nowych telefonów jest co najmniej 1/5 na smartfonów. Powoli, no przecież... na rynku. To nie jest tak, że ludzie nagle się rzucają, wiadomo, że są na rynku. A poza tym nie zawsze są możliwości, tak? Nie każdy stary telefon może dostać, ludzie też nie zmieniają tak co chwilę telefonów. Poza tym ludzie mają na przykład smartfony operatorskie, które bardzo często nie mają możliwości. Albo bardzo późno dostają update. Bardzo późno dostają update, oczywiście. Poza tym, czy tak samo te wszystkie nakładki producenckie, no. Normalna mamy rzecz. Słoneczny piątek, życzymy wam słonecznego weekendu, życzymy wam udanego odpoczynku, udanej zabawy. Albo pracy dla tych, którzy muszą pracować. Pozdrawiamy ludzi pracy. Cześć ludziom pracy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Za dwa tygodnie się do zobaczenia. Za dwa tygodnie. Cześć.